3%, co w sumie tworzy 97% od 100. Czyli jak ja zarobię 100 zł, jestem skromnym rzemieślnikiem, jak widzicie, nie stać mnie, żeby kurtki szyć. I jak ja zarobię 100 zł, to od tych 100 zł ja mam zysku 3 zł. No to jest chore. Jak to tak może dalej być? To też niemożliwe. Poza tym banki nas wykluczają, po prostu dostają kredyty dostają swoi, sami swoi tak zwani. I tworzy się państwo ludzi wykluczonych. Kredyty banki w różny sposób kuszą kredytami, potem rynek pracy zapada, nie, w ogóle ja nie wiem co się dzieje, to jest straszne to co się dzieje. Często żeśmy mówili w gronie Gazety Polskiej na ten temat, ale to jakoś, nie wiem, jakoś do rządzących nie przemawia, nie, każdy mówi praca, praca, no ale my, w pewnym sensie, my pracodawcy tą pracę dajemy. I moim zdaniem trzeba zadbać o to, każda ekipa rządząca, czy to będzie PiS, czy to będzie PSL, czy PO, czy jakiekolwiek inne kolorstwo, no to powinni zadbać przede wszystkim nade wszystko o tych właśnie pracodawców, o tych drobnych ciułaczy, takich jak właśnie między innymi ja, jak koledzy moi, rzemieślnicy, którzy... Znam wielu kolegów, którzy borykają się z chorobami, są po zawałach serca i tak dalej. Praca, ja rozumiem. Dobry pracownik na pewno będzie dobrze wynagrodzony. I ja tu nie wierzę w takie mówienie, że 8 godzin pracy. To ludzie chcą dłużej pracować, bo chcą więcej zarobić.